czwartej kolejce rozgrywek w ramach Okręgowego Pucharu Polski LZS do Ruchów przed własną publicznością zmierzył się z Wiktorią Ostrzeszów. Choć zdecydowanym faworytem był zespół gości, to podopieczni Adriana Barańskiego walczyli do ostatniego gwizdka. O awansie do kolejnej rundy zdecydowały rzuty karne. W spotkaniu rozgrywanym w środę 13 września to LZS do Ruchów pierwszy zdobył bramkę. W 23 minucie Dawid Przybył wyszedł sam na sam i pokonał Marcina Kasperczyka. 7 minut później w odpowiedzi Mateusz Obsadny oddał płaski strzał z 16 metra i trafił przy samym słupku na 1:1. Taki wynik utrzymał się do przerwy. W drugiej odsłonie Wiktorii udało się wyjść na prowadzenie w 55 minucie. Wtedy Mikołaj Obsadny oddał mocny strzał, piłka przełamała ręce bramkarza i było 1:2. Radość gości nie trwała jednak długo, bo zaledwie 2 minuty później było 2:2. Ponownie za sprawą Przybyła, który tym razem głową skierował piłkę do siatki. Mecz do samego końca był ciekawy, choć kibice nie obejrzeli już bramek aż do serii rzutów z punktu karnego, która miała wyłonić zwycięzcę. Wiktoria Ostrzeszów ostatecznie w karnych pokonała LZS do Ruchów 4:2. Jednak drużyna, która chciała więcej grać, bardziej chyba im zależało, bardziej chcieli wygrać, więc postawili nam wysoką poprzeczkę. Nam też się ciężko grało, gdzie cały do Ruchów się bronił na swojej połowie, więc ciężko tam było gdziekolwiek zagrać piłkę, wbić się z tą piłką, więc no czapki z głów dla chłopaków z Ruchowa. LZS do Ruchów bardzo słabo rozpoczął sezon w klasie okręgowej. Drużyna po 5 kolejkach ma na swoim koncie 0 punktów i ani jednej strzelonej bramki. Rzeczywiście borykamy się kadrowo z zawodnikami. 4 zawodników po tamtym sezonie, kluczowych zawodników, odeszło do Prosny Wieruszów. W tej chwili jako zarząd zdecydowaliśmy, że będziemy opierać swoją grę na miejscowych zawodnikach i dlatego wśród naszej kadry jest dużo młodych zawodników z juniorów. No i stąd te wyniki, myślę, bo potrzeba czasu, żeby się ograli. Nowy trener, nowi zawodnicy, także na razie tak to wygląda. No najbardziej brakuje nam napastnika, bo ta gra w miarę wygląda, natomiast no jeżeli chodzi o strzelanie bramek, no to niestety na razie zerowe konto. Wśród kibiców krążyły nawet informacje, że drużyna może nie dograć całego sezonu do końca. Jako zarząd tutaj twardo żeśmy postawili, że też słyszałem takie pogłoski, nie wiem skąd, że jest taka opinia, że drużyna ma się po jakimś czasie wycofać. Ja oczywiście dementuję to, będziemy grali tymi zawodnikami. Po to odbywają się mecze, żeby zweryfikować, jeżeli będzie to konieczność spadku do klasy A, to jak najbardziej chcemy, żeby ci młodzi zawodnicy po prostu się ogrywali w tej klasie okręgowej i myślę, że to będzie procentować przyszłość. Kolejnym przeciwnikiem Wiktorii w Pucharze będzie zespół z Rogaszyc, który pokonał Liskowiaka Lisków 2:1. Awans do kolejnej rundy wywalczyły też pozostałe drużyny z powiatu. Pelikan Grabów pokonał drugą drużynę Ostrowi 3:0. Takim samym wynikiem na korzyść Zewki zakończyło się jej spotkanie z Ogniwem Łąkociny. Teraz obie zwycięskie drużyny zmierzą się ze sobą. Zar Biżyna, Zar, Zar za Mikołaj.